Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale, a w dzisiejszym odcineczku, tak jak widzicie, jesteśmy znowu w Minecraft Survival, drugi odcinek drugiego sezonu i w sumie to przejdziemy zaraz do gry, jeszcze stawcie na starcie tylko łapkę w górę i suba, bo lecimy po 200 subów i przechodzimy do filmu. Także witajcie w kolejnym odcineczku Survivala, dzisiaj volume 2. Schodzimy do kopalni. Tutaj znalazłem wejście. Ale nigdzie nie ma tutaj żelaza i tym się martwię chyba najbardziej. Chociaż nie, martwię się też tym, że mi tlenu zabraknie. Trochę tutaj sobie pochodziłem właśnie, ale nigdzie nie trafiłem na jakieś fajne surki. Prawie zginąłem, tak jak widzicie, ale to chyba nikogo nie powinno dziwić. Dobra. Co my możemy zrobić? Możemy zejść niżej. To jest jakieś wyjście. Jakąś kopalnię opuszczoną przydałoby się znaleźć w sumie, bo tutaj to mamy średnio z surowcami. Najbardziej mnie triggeruje to, że mamy dom w świetnym miejscu. Mamy kopalnię, znaczy cave'a. Ale nie ma tutaj żadnych fajnych surowców i trochę mnie to martwi. To jest nietoperz. Nie chcę spaść stąd, bo jakbym stąd spadł, to miałbym za mało życia, żeby dalej kontynuować przygodę. Kurde, nie, bo ja się tutaj obmurowywuję, że nie mam pomysłu jak zejść, kurde. Dobra, robimy w ten sposób. Halo? Coś słyszę tutaj. Dobra, węgla to ja mam aż nadto. Węgla to... Panie, po co mi... Jest żelazo wreszcie. Przed odcinkiem szukałem pół godziny. Teraz jest już trzecia minuta filmu i dopiero znalazłem żelazo. Nie fajnie. Fajnie, że zrobili te kopalnie większe, ale szczerze to mnie to trochę wkurza, bo... Teraz te surowce są na innych wysokościach i... Ciężej je jakby znaleźć. Jak ktoś, wiecie, grał w Minecrafta 1.12 przez 5 lat, to wiecie. No nie. Wyjdzie? Czekajcie, może mi się go uda ubić. Nie wyjdzie, nie ma jak. No
dobra, jesteśmy w domu w sumie i ja bym stąd zabrał jakieś niezbędne rzeczy i po prostu poszedł gdzieś faktycznie zbudować jakiś fajny dom. Weźmiemy stąd wszystko, co niezbędne i... O! I się wynosimy teraz. Dobra. Gdzie możemy w sumie pójść? Bo tutaj już jakby... Przeszukałem większość kopalni tutaj. Jakby tutaj nie ma już niczego fajnego, ciekawego. Fajnie byłoby zbudować sobie dom na jakiejś równinie, ale też tak, żeby być przy górach. Myślę, żeby w tamte rejony pójść bardziej. Inaczej szczerze to nie mamy gdzie iść, bo przy tych górach ja nie chcę domu na pewno. No nie gadajcie, no. A wiecie co, poczekamy jeszcze sobie do dnia. Bo to nie ma sensu się tuć z mobami, jak ja mam połowę życia. Później się potuczemy, pozabijamy, ale nie teraz. Teraz poczekamy, aż będzie dzień i skoczymy po prostu. Dobra, mamy dzień i w sumie możemy sobie wyjść i poszukać jakiegoś domu, jakiegoś miejsca na dom. Myślę w tamtych rejonach, bo tam wygląda to w miarę fajnie. To miejsce zostawimy, może byśmy też później poszli na dalsze hordy. Jeżeli chciałbym przyjść w grę, to fajnie byłoby jednak sobie zrobić jakieś podstawy do przejścia tej gry, czyli odejść troszeczkę dalej od spawna. Ja jeżeli dobrze pamiętam pierwszy odcinek, który wyszedł już jakiś czas temu, to nie jestem zbyt daleko od spawna, więc ja bym troszeczkę odszedł od spawna. Przede wszystkim też jakieś mięso sobie znalazł. Jej świnia. Jest świnia, jest owca, jest krowa, o. Może łóżko sobie wreszcie zrobimy. Dobra, tu jest druga owca. Nie, mam cały inwentory zapchany. Tu jest... Tu są krowy. I nie mogę mięsa wziąć. O, dobra. Trzecia owca. Dobra, najedzmy się teraz. Ile mamy? Mamy dwie wełny. Potrzebuję jeszcze jednej wełny, co najmniej. Dobra. Domu może jeszcze nie będziemy budować w tym odcinku. Teraz sobie znajdziemy jakieś miejsce pod dom bardziej, bo nie ma sensu robić odcinka, wiecie, pół godzinnego bez kamery. Więc teraz po prostu sobie znajdziemy jakieś miejsce na dom w miarę fajne i tam gdzie się osiedlimy już na stałe, myślę.
Na szczycie tej góry byłoby fajnie, ale nie wiem jak ona jest duża na samej górze i... Nie wiem, najwyżej zrobimy coś takiego, co zrobiliśmy, chyba to był hardcore, żebym zrobił po prostu wam film, gdzie pierw gram, a później wam komentuję to, co gram, więc... To też jakiś pomysł zawsze jest. Tylko przydałaby się jeszcze jedna opcja, żebym mógł łóżko sobie zrobić, bo bez łóżka trochę... Nie chcę się wracać na spawn. Ale mi się laguje Minecraft, Jezus. Dobra, zrobimy tak. Osiedlimy się w sumie tutaj gdzieś. Fajnie byłoby w tych rejonach, bo na tym biomie grzybowym nie ma mobów. Żadnych. W sensie wrogich mobów. Tutaj mamy jakiegoś cave'a, to też jest spoko. Mamy wodę i mamy dostęp do drewna przede wszystkim, więc myślę, żeby osiedlić się gdzieś tutaj. Może fajnie byłoby osiedlić się nawet w tym cave'ie, szczerze, bo tutaj mamy dużo takich, widzicie? Można by zrobić podłogę tutaj jedną, podłogę tutaj drugą i zrobić kilkupiętrowy dom. To byłoby w sumie ciekawe, także... Mam plan na kolejne odcinki. W tym odcinku za wiele się nie działo, myślę. Ale myślę, że w każdym kolejnym będzie działo się coraz więcej, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku za 2 tygodnie. Hej!